Witam, tu z tej strony Schmidt, a też już kolejny odcinek z Euro Truck Simulator 2. Tym razem kontynuujemy nasze przedświąteczne tournée po całej Europie. Kolejnym przystankiem jest to stolica najbardziej demokratycznego państwa na świecie, czyli Szwajcarii w Zurichu. Nie, to jest Bern. Czasami się myli, Jezu. Nie no, przemyślałem sobie i postanowiłem, że odcinki z bieżących serii, czyli z Euro Truck Simulator 2, Simulator Transportu Kolejowego oraz Need for Speed Most Wanted będą co 3 dni. A czemu tak często? Szczegóły będzie za chwilę, tak więc jedziemy. Ja przepraszam, jeszcze ciągle muszę sprawdzić, ale widzę, to muszę, bo zaraz paliwko mi się skończy. Co? Dopiero na granicy? Lepiej się modlę, żeby mi starczyło. Jak ja nie, no to trudno. Zrobimy serwis tutaj, do Berna. Ile mi więcej starczy? Paliwo pokazuje na 400 km, a to ile? 350. No, czyli przy tej drodze tak zatankujemy. Nigdy nie jedzie, tak więc jedziemy my. Dlaczego postanowiłem, że odcinki będą tak częściej? Niestety musiałem zrezygnować z jednej serii, czyli CTS XL 2011. Co kurwa? Po pierwsze, nie ma sensu już sytuacji finansowej mojego wirtualnego miasta uratować. Musiałbym czekać aż długo, aż hajsy za godzinę wzrosło mi na plus, a zanim będę kurna bankrutem, będę miał dużo hajsu na... No jaki ham? Dopiero co żeś kurwa ciężarówkę naprawił. Boże, za jaki krzyżyk krzywda. Znowu muszę wydać hajs na naprawę. Nie no, bo raz to jestem... Ciągle mi się spieszy, dlatego mamy głęboko w dupie przepisy ruchu drogowego. Po prostu ja chciałbym raczej później tę turnę skończyć. Dlatego czasami taki nieprzepisowy jestem, że ja na stopie, na czerwonym nie zatrzymam. Przepraszam bardzo, ale po prostu... Ja nie mogłem tego dostrzec. Po prostu jestem w ciemno jak w dupie u murzyna.
Uff, myślałem, że kasa mi się skończy. No i zajebiście, mamy 500 jeszcze. No nie rób mi tego. Nie no, roczka jest, ale okej. Tak, może być. Tak mniej więcej wygląda fotomontaż.
No, come on. Jaki gnój blokował mnie. Nie, jak ja tego to robię, to kopię buto tupy. Nie, żartuję. Daj mu spokój. Thank you.
zrobić nikomu. A, kruczek kości widzi na dywanie. Czy co sobie tu przyjechaliście? Nie, dobrze trafia. Od razu i gitara. What? 17,5%. Nie no, jak ja to kopię temu chujowi do dupy, to końcu się nauczy, to co znacie hard. Znajdźmy coś. Zurich. Było tak w kierunku Czech. No, najdalej to będzie do Wiednia. A nie ma dalej? Nie. No, został mi nawóz do Wiednia. Ja, bierzemy. No. Ale ale długo trasa, mówię wam. Ja chciałbym to Czech. Ale stolica Austrii też może być. Nie no, chwila. Coś mi świta. A. Nie no, póki co to do Austrii całej nie zobaczyliśmy, tylko do głowy nie służy jako wschodniej granicy. Pamiętacie, sprzed to ponad te 10 miesięcy. O właśnie. Jechaliśmy w kierunku Finlandii. Będziemy... Miałem już zapis na tamtym kompie, który się zepsuł i nie da rady go naprawiać od wielu miesięcy.
To właśnie to podjechałem pod Warszawę. I właśnie, no nie, zamontowałem kartę graficzną, którą na nią zarobiłem ponad 200 zł. W specyfikacji możecie dostrzec, jaki jest to model. Ale ja nie wiem, co się z tą kartą się działo. Tylko co ja pamiętam, to chyba odstawił ją do Lombardu, a potem, no nie wiem. Dzieciu z Lombardu tą kartę przyjął. Byliśmy przy drodze to w Finlandii. Czasami zakazy są smaczne. Nie no, póki co to raz zajebiście płynnie chodzi. Tak więc, no nie wiem. Najpierw zrobimy turnę po całej Europie. Potem zakupimy dodatek i go zrecytuję, zobaczymy go. A na koniec zgramy mody. Tak. Tak i będzie plan na przyszłość. Zła myśl. Tak samo jak zobaczę, z mąki żytniej czy z orkiszowej nie wyrośnie ci takie duże. Najczęściej troszkę tam i tam tyle, że jest taki kruche i takie wiesz. Że nie jest zakalcem, tak? No. I no na środku autostrady odpalaj! No. No to tam ucałuj ode mnie Pawła. A my z kochami się zbieramy. Bo zaraz będziesz na benzinę, bo to o pierwszej jest dusza. A my tam mamy tych do 12 chwilę. Albo przed 12. Wiesz, tak to trzeba się zbierać szybko i wychodzić. Życzę ci miłego dnia. Ja też chcę pozwolić. I Asia też. Co ty przede mną hamujesz, chamie? Witamy w Austrii.
Jakie mamy ocenić Szwajcarię? Nie, Szwajcaria to jest piękny kraj. Góry, góry, raz jeszcze góry, jeziora, tunele. Zajebista, szybka kolej. Musimy koleje dużych prędkości, nieważne. Nie za dużo miasta jest. Prawa są nieco pojebane. Co, nie było możliwości przez Innsbrucku? Ja pierdolę. Nieważne. Jedziemy dalej.
Boże. Kurwa. No hal. Dobra, tak więc skończymy Let's Play'a z Euro Truck Simulator 2 i zobaczymy się w kolejnych. Jeżeli film wam się spodobał, to podajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być napiszone, to postawcie suba kanału. Oraz lubię to na Facebooku. Tak więc do kolejnych odcinków. Hej!